Biedronka na Podłężu przechodzi gruntowną przemianę. Ma być nowocześnie i z udogodnieniami niespotykanymi w innych sklepach tej sieci w naszym mieście. Mieszkańcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Ten remont to jest inicjatywa właściciela Biedronki, firmy Geronimo, która z dniem 11 lipca, tak jak pisze tam na tym plakacie, chce unowocześnić ten obiekt i do 22 sierpnia zakończyć ten remont. Ten remont jest o tyle istotny, że to będzie taka kompleksowa modernizacja tego obiektu. Z takich ważnych rzeczy firma zobowiązała się, że na terenie tego pawilonu powstaną toalety dla klientów, co jest moim zdaniem bardzo istotne, bo to doskwierało klientom. I powstaną również stanowiska dla matki z dzieckiem, żeby mogły sobie spokojnie zakupy zrobić. Biorąc pod uwagę również to, jak w tej chwili trwa obsługa, firma postanowiła powiększyć ilość stanowisk kasowych, samoobsługowych, żeby nie było tych przestojów w kolejce. A jednocześnie wymienia się wszystkie okna, drzwi, instalację kanalizacyjną, instalację elektryczną. No cała stolarka będzie wymieniona. I rzecz może też bardzo istotna, wszystkie nowe urządzenia i chłodnicze, i te do wyciągnięcia towaru będą najnowocześniejsze technologie, jakie są w tej chwili na świecie. No i moim zdaniem sprawa bardzo istotna, że podpisaliśmy jako spółdzielnia z Geronimo umowę na 10 lat, czyli przez 10 lat ta Biedronka tu będzie istniała, może do następnego remontu. Nie ma więc wątpliwości, że ten sklep będzie inny niż wszystkie. No, Biedronka będzie najbardziej nowoczesna i najlepsza w tej chwili chyba z wszystkich Biedronek. Trzeba przyznać, że sieć sklepów Biedronka, będąca na polskim rynku już od prawie 27 lat, zmieniła swoje oblicze diametralnie. Czy toalety dla klientów to kolejny krok w stronę nowoczesności i co wobec tego jeszcze przyjdzie nam zobaczyć w tzw. supermarketach w przyszłości? O tym dopiero przyjdzie nam się przekonać.